Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj filmik w nieco innej scenerii i w o wiele gorszym nastroju niż zwykle. Jesteśmy po pierwszym locie konkursowym. Wczoraj 130 km. Miejscowość Krotoszyn. Ale mniejsza o to. Stało się coś, czego się zawsze najbardziej obawiam, a w tym roku zdarzyło się to w najgorszym momencie z możliwych. Czyli co mamy? Mamy tragedię, czyli mamy szpital. Mamy szpital. Jak to nazywa, tak to nazywa nasze magiczne Adeno, czy jak tam zwał, nadeszło niestety i nie udało mi się przed nich uchronić. I złapało je w najgorszym momencie moim zdaniem, bo szczerze nie wiedziałem kompletnie co robić. Lot próbny z kabiny, który nagrywałem, wyszedł fajnie. Tak jak mówię, gołąbki ładnie przyleciały, w sumie brakowało 3 sztuk, ale to się może jeszcze zdarzyć. 3 takich dużych, fajnych samców. Więc to mówię, to jest do przeżycia. Dzień przed konkursem. Trening, pod wiaterek. Przyszły naprawdę super. No, bardzo ładnie przyszły całym praktycznie stadem, mimo że były puszczane razem z 2 kolegami. Nic się praktycznie nie zaplątało. 61, 56 usiadło naraz, bez żadnego zawirowania i wyglądało to dobrze. Apetyt bardzo fajny. Po czym w dzień koszowania rano też, szczerze mówiąc, 0 symptomów. Normalnie nakarmione, no nie pełną dawkę, dostały tam tak 3/4. Bo nie chciałem ich za bardzo głodzić. Nie o to mi chodziło też na pierwszych lotach. Gołębie, no, zjadły, walka przy karmniku niesamowita. Po czym koszowanie było od godziny 16 i o godzinie gdzieś 13 zauważyłem 2 zielone plamy. Mówię, coś już jest podejrzane. Namierzyłem w sumie 3 gołębie, które miały w ogóle niestrawione nic i zaczynały już po prostu jechać na zielono. Ogólnie miałem dylemat, co robić. Gdyby to było dzień wcześniej, na pewno ptaków na lot bym nie dał, ewentualnie praktycznie nie dałbym raczej na pewno, bo nawet nie o to tutaj chodzi. Zaryzykowałem, zostawiłem w domu te 3 sztuki. A resztę na ryzyku, gdzie widziałem, że nie do końca jest, jeżeli chodzi o trawienie, zakoszowałem. No i efekt jest jaki jest. Duże braki. Ptaki wracały już naprawdę zainfekowane. Widać, że to się rozbujało. No mówię, nie było widać aż takich jeszcze symptomów, ale to się wszystko rozwinęło. Z 60 zakoszowałem 58. 58 zakoszowałem w pierwszy dzień, brakowało 18. Dzisiaj na razie dotarły 3 sztuki, więc masakra. Te co wracają dzisiaj, nawet mówię, no są mega dojechane. Pokażę tu jednego. Czarne nogi, w ogóle cały upierniczony. I to jest gołąb, który wrócił i apetyt miał, tak jak najbardziej. Bo to mówię, nie mówię, że wszystkie złapało, bo nie. Bo, że tak powiem, no dzisiaj to dostały bardzo skromnie. Pokażę tylko coś takiego. Że o. Nie wszystkie są zainfekowane i apetyt jest u niektórych. No ale część jest po prostu odjechana. Część odjechała, starałem się, mówię, od razu, żeby to zatrzymać. Na części widzę, że się w miarę udaje, ale część jest kompletnie odjechana.
I szczerze mówiąc, bardzo mało mnie interesuje, że złapałem serię. Bardzo mało mnie interesuje, że jestem tam 11. Bo to szczerze wyjściówka żadna. Stracone mnóstwo gołębi. Jeszcze może coś dotrze, ale szczerze wątpię, bo jeżeli się to rozbuja, to te gołębie już nie będą dolatywać. No, gratulacje przede wszystkim wielkie dla dwóch hodowców u nas w oddziale. Po prostu, no zawsze mówiłem, że oni są świetni. Ten, który kolega Mariusz, to w ogóle jest facet z innej planety, jeśli chodzi o młode. Ale tak jak mówię, jeżeli potrafi się być mistrzem okręgu na młode z tak małego oddziału jak nasz, to już jest klasa sama w sobie. Bardzo fajnie ogarniał wspólny gołębnik, jak prowadził. Jeżeli chodzi o zdrowie, o to, no to jest fachmistrz dla mnie. Wczoraj bodajże 32 pierwsze na oddział, później jakaś przeplatanka, ogólnie 42 naraz mu usiadły odbite. Odbite w minutę niecałą. Rewelacja. 87 konkursów ze 125, tam po prostu stadami szły. Drugi kolega Dawid razem praktycznie przegrał chyba, nie wiem, zakołowały może mu dwa razy nad dachem i chyba tylko tym. Naprawdę chłopaki pobili niesamowicie. Moje zaczęły od 94 miejsca, więc te pierwsze prawdopodobnie się tam udało im się utrzymać ich tempo. Aczkolwiek z wchodzeniem już był dramat. Już siedziały na dachu, już było widać, że to postępuje. Wchodziły po paru minutach. Jest taki efekt, co mówię, to nie był dla mnie lot, to było dla mnie walka o przetrwanie. Błąd, że w ogóle poszły. Nie ma co tutaj się dużo oszukiwać. Gdyby to, mówię, gdybym zobaczył to nawet rano, że już nie zeszły do jedzenia, na pewno nie zostałyby zakoszowane. A tak, jeszcze miałem nadzieję, że to tylko pojedyncze sztuki, dopiero co je bierze. No niestety, głupie ryzyko podjęte. I zakończone wielkim fiaskiem. Część wygląda nieźle, aczkolwiek jeden wielki szpital jak dla mnie. Bo są bardzo... Niektóre są bardzo zainfekowane. Jest po prostu zieleń pod siodełkami. Oj, tamten naprawdę dostał mocno po uszach. Leczymy się. Mam, no szczerze, nie bardzo wątpię, czy uda mi się je doprowadzić do soboty, bo teraz mamy lot w sobotę. I tak jak część, widzę, że zachowuje się normalnie w miarę i wygląda nieźle. Musiałbym mieć chyba osobny gołębnik, jeszcze jeden pusty, żeby oddzielać te, które są mocno chore. I wówczas próbować coś działać z resztą, ale to ja stwierdziłem nic na siłę. Jeżeli nie będzie szans, nie będę widział zdrowotnie, że jest ok, to po prostu ich nie zakoszuję. No, tu niektóre widzę, że jest, mówię, strawione w pełni, kuleczki ładne, więc u niektórych udało się to zapobiec i zatrzymać. No ale część jest w kompletnej klapie. Zobaczymy co będzie. Proszę tylko nie komentujcie mi, jakie błędy robię, bo ja świetnie wiem, jaki błąd zrobiłem. I te wywody, szczerze, no nie są mi teraz potrzebne, bo gwarantuję wam, że psychicznie to jestem dojechany po wczorajszym dniu. Bo jednak ptaki zachowywały się bardzo fajnie. Gdyby nie ta jedna wtopa na tym oblocie, gdzie po prostu odeszły, to zachowywały się naprawdę fajnie. Treningi były coraz lepsze i naprawdę widać było u nich naprawdę chęci i gaz, że zaczynały łapać. No, niestety nie udało się uniknąć najgorszego. Bo w tej, szczerze mówiąc, że dla mnie najgorsze jest właśnie to, że gołębie przychorują i jeżeli już zachorują, czy to będzie przed sezonem, ktoś mówi, że wywołuje i tak dalej. Jeżeli już przechoruje, to i tak zostawia to u niego efekt na długi, długi czas. I to już nie jest to samo lotowanie. To już nie jest to samo zdrowie, to już nie jest ten sam wynik później i ta sama prędkość i chęć gołębi do lotu. To zostawia w sobie ślad na długi czas i nie ma się tutaj co oszukiwać.
Tyle, nie będę się za długo rozgadywał. Tak jak mówię, filmiku z wczoraj nie ma, ale to też nie dlatego, że po prostu nie chciałem tego pokazać. I tak by nie było, byłem no niestety bez snu po całonocnej eskapadzie, bo akurat mieliśmy taką małą pożegnalną imprezę z pracy. Zakrapianą, nie będę ukrywał. A nie jestem typem człowieka, który lubi się wypowiadać, jak nie do końca ma jeszcze prosty język, że tak powiem. Więc wolałem po prostu, i tak bym nie nagrywał, a też rano było zabiegane, tutaj kolega mnie woził, jeszcze wypuszczaliśmy gołębie od działu Kielce, więc było dużo biegu, później dużo stresu. Już chciałbym zapomnieć, szczerze mówiąc, o tej niedzieli i sobocie, bo już samo koszowanie i tak dalej, to ja już wtedy humor zjechał do zera. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie, tak jak mówię, będę starał się je podnieść. Mam nadzieję, że to je puści, że to nie będzie jakieś takie mega adeno, jak słyszę po okolicy. Bo aktualnie na ten wczorajszy lot 10-12 hodowców na pewno nie włożyło. I to takich hodowców też u nas z czuba oddziału. Również im złapało ptaki zaraz po próbnym z kabiny, bądź nawet jeszcze przed. Po wczorajszym locie już też słyszę o kolejnych przypadkach, więc na razie choroba młodych nasz oddział dziesiątkuje. Myślę, że nawet około 30% hodowców nie włożyło, bądź już ma aktualnie gołębie zainfekowane. No niestety. No teraz zobaczymy. Zobaczymy jak to się uda je szybko odbudować. Jeśli się uda, to będziemy się bawić za tydzień. Jeżeli się nie uda, to może za dwa tygodnie. Będę starał się coś wrzucić, może pokazać, jeżeli je faktycznie uda się podnieść, bo tak jak widać nie wyglądają okazale. Niektóre normalnie, ale jednak duża część jest w stanie bardzo słabym. Dobra, kończę, nie będę przedłużał. Trzymajcie kciuki za ich zdrowie. Mam nadzieję, że uda się je podnieść w miarę szybko i oby bez żadnych ubytków. I zobaczymy. Na pewno zrobię wszystko, by jak najszybciej wróciły do zdrowia. Dobrych lotów, zdrowia u ptaków. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.